27 maja Marcin Jeleń, witam Państwa i zapraszam na wiadomości lokalne. Komendachówca ZHP w Żarach obchodzi w tym roku 60. rocznicę swojego istnienia. Związek Harcerstwa Polskiego jest największą liczącą 134 655 członków organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie 100 lat głównym celem działania związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy. W Żarach i na ziemi Żarskiej Związek Harcerstwa Polskiego istnieje od początku okresu budowy nowego społeczeństwa, czyli od 1946 roku. ZHP Komenda Chówca w Żarach jest współorganizatorem zajęć pozaszkolnych dzieci i młodzieży oraz letniego i zimowego wypoczynku młodych mieszkańców Żar. Komenda Chówca prowadzi ośrodek szkoleniowy w Świbnej w gminie Jasień, gdzie organizowane są spotkania młodzieży i dzieci. W miniony weekend w ośrodku w Świbnej odbywały się uroczystości związane z obchodami 60-lecia Związku Harcerstwa Polskiego na ziemi żarskiej. W zlocie brały udział gromady zuchowe, drużyny młodszo-harcerskie, starszo-harcerskie i wędrownicze, kręgi instruktorskie oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystego apelu komendant chówca ZHP w Żarach Mirosław Zęgiel podziękował wszystkim tym, którzy od lat wspierają harcerzy w realizowaniu przez nich zadań, jakie sobie stawiają. Kolejnym punktem zlotu było wspólne ognisko, przy którym instruktorzy opowiadali o historii chówca oraz o ich twórcach i działaczach.